Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja słuchajcie, muszę się ogarnąć, trochę przed chwilą wstałam dosłownie. Ostatnio tak się chyba nawet z wami witałam na Instagramie. Ja naprawdę ostatnio dużo śpię, ale powiem wam, że korzystam, bo wracam no praktycznie od końca października do pracy. No ja wam więcej opowiem, jak już słuchajcie, to będzie się działo. Nie chcę zapeszać, bo naprawdę no co będzie super praca. Także no zobaczymy. Nie wiem nawet, o której słuchajcie godzina, ale wiem, o której Ksawcie się dzisiaj obudził. Ksawcie się dzisiaj obudził, słuchajcie, o 4:17 i on po ciemku bawił się wszystkimi swoimi autkami. Ja musiałam z nim chyba z godzinę siedzieć. I później z pół godziny, 40 minut był na piersi, lewa, prawa, słuchajcie, przewalał się po łóżku, naprawdę to nie zaczął się dobrze, słuchajcie, ten dzień pod kątem, że tak powiem, porannych wyzwań. Dla mnie porannym wyzwaniem to jest kawa. Także, no, nie wiem, może jest koło 8, tak mi się wydaje. Ksawcie poszedł do taty. No i co, dzisiaj będzie fajny dzień, bo słuchajcie, zapowiada się bardzo, bardzo ładna pogoda, chyba 24 stopnie. Także wybieramy się do takiej wioski, do farmy dyń, o. Farmy dyń. Koleżanka ostatnio wrzucała zdjęcia. Bardzo ładne wyszły. Zresztą ja już w zeszłym roku chciałam tam jechać. Tylko jakoś, słuchajcie, się zgapiliśmy. Nie wiem, czemu nie pojechaliśmy tam. Nawet nie wiedziałam w ogóle, gdzie to jest. To jest chyba pod Warszawą. Także dzisiaj chyba pojedziemy. Pokażemy wam przy okazji. Może to będzie dla was inspiracja na kolejny weekend, bo w kolejną sobotę ma być, słuchajcie, 21 stopni. Także bardzo podobnie. Także pojedziemy. No, także ja, słuchajcie, jeszcze chwilę pośpię. Ogarnę się i wam coś pokażę, bo słuchajcie, to dla mnie było ogromną niespodzianką i już chciałam się z wami nią podzielić, także wszystko wam pokażę, pojedziemy, nie wiem, może się załapiemy na jakiś dobry obiad tam, zobaczymy, jak to w ogóle jest, bo tam można karmić zwierzątka, a czy coś jest do jedzenia, to zobaczymy, także może coś niedaleko złapiemy, zresztą jest sobota, słuchajcie, pewnie będą tłumy. Wolimy się nie wbijać wtedy do restauracji, ale zobaczymy, może jak będzie mniej ludzi, to sobie coś zjemy na mieście i po prostu miło spędzimy sobotę, bo naprawdę teraz warto łapać te ostatnie ładne pogody. O, ładna dzisiaj jest pogoda, zapowiada się super. Jest 7:47, zaraz sobie sprawdzimy też pogodę. O, zobaczcie, już 22 stopnie, także dzisiaj zdecydowanie łapiemy pogodę. Gdzieś może pojedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, co zgubiłeś? Pamper pełen, zaraz ci spadnie. Zobaczcie, Morisa. Morisa, ty tam masz? Korek? Morisa, słuchajcie, ukradł korek. Z butelki. Ulubiona rzecz do gryzienia, tak? Sobie tradycyjnie układa wszystkie swoje zdobycze. Oczywiście połowę ma pod, nie? No, no zobacz. Tu jest jeden. O, drugi. Trzeci. Kochani, tam jest mnóstwo tego. No, kable i twoje zabawki, o. Jeszcze to. Dzisiaj moje ulubione śniadanko. Oczywiście podbieram Ksasiowi mixitelle z ryżanką kokosową. Ona jest przepyszna. Także zrobiłam sobie inkę. Zaraz sobie, słuchajcie, zaleję też mlekiem. I chciałam sobie dodawać trochę miodu z rana, no ale Ksasio mi też się dobiera zawsze do śniadań. O, zobaczcie, jak się szykuje. Na zdrówko. Też będziesz jadł? Też będziesz jadł? No dobra. No tylko sekund 5, ja ci zaraz pomogę, chodź. No ale niestety właśnie, podbieram ja, słuchajcie, miał ogromne uczulenie po miodzie. Na całym brzuszku, wszędzie. Także chyba mu też zrobię trochę tej ryżanki, bo słuchajcie, uwielbia. Także przełożę trochę, nie wiem ile, słuchajcie, zje. No już, już, już ci robię, poczekaj. Proszę bardzo. Twoja ryżanka. Poczekaj, muszę ci dobrze zmieszać. Słuchaj, jeszcze trochę ci wezmę jogurtu.
No dobra. O, to jest, słuchajcie, bardzo fajna łyżeczka z Beeboxa. Pytałyście mnie o nią. No ale gdzie ty tam jedziesz? To będziesz jadł w przedpokoju? Proszę bardzo, twoja ryżanka. Smacznego, myszko. Też? Aha, idziesz do stoliczka sobie zjeść, tak? No dobrze, myszko, no to sobie próbuj. Ty lubisz, tak? O, i on lubi, słuchajcie, jak jest dynia, jak jest czekolada. Oczywiście Morris standardowo. Cześć! No, wcinaj, wcinaj. Razem zjemy sobie siananko. Widzicie, jak to moje dziecko jest łatwe do karmienia? Wszystko zje. Ale się, powiem szczerze, że chyba się z nim robi coraz weselej, nie? No słuchaj, zabrałeś mojego śniadanie. Tak, twoje śniadanie? We włosach chyba ma tą ryżankę, nie wiem. Z bluzeczki najlepsze, co? Z bluzeczki jest super. A ten, jak się wczoraj ćwiczyło? Bo tutaj wszystkich bardzo ciekawi, jak ty ze mną trenujesz. No, wczoraj było dobrze. Aha. A co robiliśmy? Robiliśmy jakąś tabatę, chociaż ciągle nie wiem, co to jest. Natan mówi, że byleby jak najkrótsze były te treningi. To wczoraj tak krakowskim targiem zrobiliśmy pół godziny zamiast 42, ale jeszcze widział taki 17-minutowy. No, a ty spałeś, tak? Spałeś? No, to ta łapie formę, powiedz. Go nie mamy. Go nie mamy. W ogóle zobaczcie, jak go chciałam. Nawet moja sąsiadka stwierdziła, że naprawdę twórcza fryzura. No ale no inaczej się Ksasiu nie dało, przepraszam. Co? No i odcinaj. Palcem jednak, tak? Lepiej, słuchaj, się je łyżeczką, tak? Palcem, nie łyżeczką. Tak? Ogarnęłam się troszeczkę, pokażę wam, jak się ubrałam. Dzisiaj mam na sobie ten podkład z Pura w Sticku z ceramidami. Paese Best Friend, ta seria chyba Monika albo Izabel, z tego co kojarzę. Basicowy taki t-shirt z e-boutique i spodnie z Sinsy, takie jeansy. I słuchajcie, mam dla was newsa, bo pewnie zobaczycie to dopiero w serii Mierzymy albo na Instagramie, także też padajcie. Pojawiły się nowe naszyjniki od MACT i słuchajcie, ta dokładnie, jest nazwana Skin Therapy, także mam, słuchajcie, na MAC swoją autorską celebrytkę i jest dużo, dużo fajnych modeli, także ja sobie połączyłam kaskadowo te dwa serduszka, także dzisiaj motyw serduszek. A słuchajcie, tutaj mój pumpkin przyszedł, pokaż się, ale masz strój, co? No, powiem wam, że Ksawsio to się teraz będzie tulić, tak? Jedziemy na farmę dyń i Ksawcie w takim kolorze ładnym też, tak? Gdzieś taką naszą autorską dynią. No, także lecimy i pokażemy wam co i jak. Myślę, że będzie fajnie, bo słuchajcie, naprawdę ładnie wychodzi na zdjęciach to miejsce. Także Ksawcie będzie miał też pamiątkę. Mu zbieramy właśnie taki album na 2 latka. Także myślę, że to na pewno będzie fajne uzupełnienie tego. No tak, to ci wziął dużo zabawek. Mamy Pucia. Mama nową książkę. Powiem wam, że nawet bardzo fajno. Zresztą mocno dobrze pisze. I tatuś tu ci wziął jeszcze parę innych rzeczy, zobacz. O, patrz. Gabrysię ci wziąłem. Tak? Nie, ten z Lego jest. A, Gabrysia, tak. No słuchajcie, tutaj to Gabrysia. No mamy Ksawcia i Gabrysia. Proszę bardzo. Ale masz tych zabawek, no powiem ci, że rąk ci nie starczy. Ile na tam się jedzie? Jeszcze nie podałeś mi adresu, ale po... No właśnie, na razie to za bardzo na to nie wiedzieć. Koleżanka mi gdzieś, słuchajcie, napisała na miary. No to zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, Gabrysię masz. I jedziemy. Dziękuję. Też? Nie, 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 też. Ty to jesteś. A może to? To jednak. Dzień dobry. No, w swoich teoriach, jak już wjechałeś do Warszawy. A tam, słuchajcie, teraz komentuje zabudowa Warszawy, że tutaj budynki są dziwne, że jedne mają okrągłe okna, drugie kwadraciki i tak dalej, że zupełnie inaczej wygląda niż w Łodzi. Jest różnica, jeżeli chodzi o zabudowanie. Każdy, słuchajcie, blok jest inny, nie? Ja tam śmieję, że jak wjechaliśmy do Warszawy, to centralnie korki. Korki to tradycyjne, w sobotę, słuchajcie.
No bo ja jestem nieprzyzwyczajony, żeby nie było, tak? No tak, no ty po Łodzi jedziesz i też w takich godzinach... Nie, no, no, no o której jedziesz z Sewerem? No za nocą. 10, 8? Nocą, tak go usypiam. Nie, no to są największe korki, nie? W Łodzi. No tak, no za 10, 8, 16, 17. No, no to... No to też tak jak wszędzie, tylko że no w Warszawie jest zdecydowanie dużo więcej tych aut. Ale nie wiem, mamy chyba ile tam? 6 minut do tej farmy. Ja tam się śmieję, że rekrutację w Warszawie powinni w korkach, słuchajcie, robić. To no, zaoszczędzi wiele czasu. Jest program Onet Rano, nie reklamując go. No. Jeżdżą po Warszawie i sobie widzisz, rozmawiają. Jakby rekrutację prowadzi też w korkach, no to była ciekawa teoria. No, oszczędność czasu, prawda? Tak. Zatrzymujesz się jak Elka. Proszę następny. Tak. Pan na rekrutację? No, dosyć ciekawy pomysł. Pewnie bym nie przeszedł. Oczywiście McDonald's nam przed nosem, bo my się musieliśmy skręcić. Ja w sumie trochę głodna jestem, może tam coś będzie można zjeść, nie wiem, zobaczymy. Ten jak tylko zainteresowany bajeczką, bo już też się denerwował. No to mam nadzieję, że dobrze wpisałem w nawigację. Tak, no właśnie, bo to, tak mi nie pasuje mi, słuchajcie, to miejsce na farmy. Ale zobaczymy, czy dobrze przyjechaliśmy. Słuchajcie, chyba jedyni w maseczkach tu jesteśmy. Aksa, już widzę, że zabiera się za pracę. Jak się to wygląda. No jest bardzo dużo ludzi, to jest w ogóle mniej zatłoczone miejsce, a tam już słuchajcie jest samo parki. Tata ci zdjęcie robi. No to chodźcie, to zaraz sobie kupisz jakąś dynię. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. Zamówiłam nam fryteczki. Tak z 15 minut będziemy czekać. Tam słuchajcie, są dosyć spore kolejki. A ty jesteś głodny, tak? Bo ty już widzę, że tutaj się dobierasz. A jaki numer miałeś? Jeszcze raz? Tak, mam numer 58. Tak? 8, tak. Można sobie tutaj burgery zjeść, frytki. Wzięliśmy frytki, bo może gdzieś po prostu pojedziemy na obiad. Żeby wiecie, też nie czekać. Tutaj to nie ma sensu, ale ktoś jest, słuchajcie, zadowolony. I co robiliście? Bo mnie ominęło połowę chyba zwiedzenia, jak stałam w kolejce. Ja mam sesję z Xaverem. Właśnie. Proszę bardzo. To jeszcze nie obrobione, ale... Tak, będzie, słuchajcie, na Instagramie. No, także czekamy na frytki, przejdziemy się tutaj dookoła. Myślę, że co godzinę będziemy. Na niego to jest, słuchajcie, mega atrakcja. No i sobie pojedziemy do domu, albo na jakiś obiad. Słuchajcie, po pół godzinie mamy swoje frytki. Jeszcze to nie jest w ogóle nasze zamówienie, także Natan podwójnie wziął, a zamawiałam jedną dużą porcję. Także tam naprawdę mają bałagan, nie? Aczkolwiek... Frytki dobre. Potrafiłem odebrać. Tak, nie no, słuchajcie, pół godziny staliśmy, także jak starcie już się nudziło. Proszę fryteczkę. Taką dużą? No, jakąś taką, wiesz, na zaś weź. Ale frytki dobre, no tylko... Mówię, no że naprawdę można się uzbroić w cierpliwość tam stojąc, albo wziąć po prostu swoje jedzenie, nie? No chyba, to się dziwi dużo ludzi. No, dużo i to jest jeden taki food truck. Ja tak myślałam w ogóle, że to będą jakieś kremy z dyni, jakieś dania z dyni, wiecie, no to jest takie jakby lokalne. Ale nie, tylko jest taki jeden food truck, kawa chyba tam gdzieś była. W ogóle tak nie wiadomo jak się ubrać, bo jest ciepło, ale wieje, Natan jest w kurce, w krótkim rękawku. Ksawsio się zgrzał, czapki nie chce nosić.
ale ogólnie się... korzystamy z pogody. Tak, no właśnie, bo słuchajcie, to jest praktycznie chyba ostatni taki tydzień ładny, jeszcze chyba w sobotę za tydzień ma być. Ładnie, a my idziemy do Marty na urodziny, także musimy właśnie kupić prezent. To nie mów co. No nie, bo jeszcze sama nie wiem co. Muszę się Marty spytać, co on w łazie lubi. Dla chłopaka to. No to słuchajcie, na tam wybierze. No dobra, no to my sobie tutaj pospędzamy trochę czasu i będziemy się zbierać do domu, ale co? Polecasz ogólnie, żeby tutaj wpaść? Polecam, choć trochę dużo ludzi, ale... Tak, no i 20 zł wejściówka za dorosłego i jak jest dziecko powyżej roku, to też. No to 60 zł zapłaciliśmy za wejście. No słuchajcie, atrakcje, taki wypad po prostu sobotni, rodzinny, ale myślę, że naprawdę fajnie. Warto w ogóle dla zdjęć. Co, frytka nie smakuje? Nie, smakuje. No dobra. Dotarliśmy, słuchajcie, jeszcze z Sefciem byłam z godziny na placu zabaw, także wysiedliśmy przed chwilą, zrobiliśmy zakupy w Biedronce, a Sefciem się na plac zabaw, także zobaczcie, jaki spryciarz. No ładnie wchodzisz, ładnie. Ojej, Maria. Ślicznie. Rewelacja. No więc, właśnie. Mam, słuchajcie, te naklejki z Biedronki. I będę zbierać. Słuchajcie, zbieramy teraz na pieska, bo mamy tu drzewko, ostatnio wam pokazywałam. A moja mama napisała mi, że 8 mi naklejek brakuje, także jak będzie u mnie w piątek, to we wtorek to nam dorzuci. A ona, słuchajcie, było dużo piesków. Ogólnie tak brakuje piesków w tych Biedronkach. Także się cieszę. Chodź, Ksawcio, my jeszcze idziemy na górę. No. No, do przodu. Co tam? Aha, szaliczek. No dobrze, to ci zdejmę szaliczek, powiedz. No, także my wam ogólnie polecamy tą farmę. Właśnie rozmawiałam z koleżanką, pytała się, czy polecam. Tak, ale jak słuchajcie, jest ładna pogoda. Także dzisiaj nie ćwiczymy, bo Natan wczoraj już, słuchajcie, namawiał, że mu wybrała jakiś łatwy trening, więc myślę, że dzisiaj sobie odpuścimy trenowanie. Kupiliśmy, no takie wiecie, dobre rzeczy na wieczór. Także mam nadzieję, że miło z nami spędziliście czas. No i co? My się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnych vlogach. Trzymajcie się, cześć. No chodź.